Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Witam Cię bardzo serdecznie w drugą niedzielę wielkanocną, w ostatni dzień oktawy wielkanocnej i zapraszam na kolejny odcinek OZS. Dzisiaj również święto Miłosierdzia Bożego. Boże Miłosierdzie to nie tylko sentymentalizm, to nie tylko uczucia i emocje, to nie tylko jakieś ostatnie lata, w których Kościół odkrywa ten wielki dar, chociażby też przez siostrę Faustynę, przez Jana Pawła II, ale też bardzo, bardzo szczególnie przez papieża Franciszka, przez jego nauczanie, przez jego posługiwanie. Odkrywamy ten wielki dar, ten wielki przymiot, który Pan Bóg nam się objawia, który przychodzi do każdego z nas. Ale to również jest jakby cała treść Wielkiej Nocy. Pozwólcie, że dzisiaj ten komentarz rozpocznę od Ewangelii, od tego spotkania Jezusa z uczniami w Wieczerniku. Wieczerniku, który na początku wypełniony jest lękiem, obawami, strachem. To wszystko było w sercach apostołów. Oni nie byli tylko zamknięci na klucz, na zabawę przed Żydami, ale ich serca były zamknięte przed innymi ludźmi. Mimo że to właśnie w Wieczerniku apostołowie przed kilku dniami usłyszeli słowa Jezusa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moje. Zostali umocnieni. Jezus pokazał niezwykły znak umycia nóg, dał im przykazanie, zostawił im testament. To ta podniosła chwila przez dramat Wielkiego Piątku, przez pustkę Wielkiej Soboty, nagle to miejsce niezwykłej jakiejś takiej mistyki, podniosłości, jedności, komunii zamieniło się w jakąś taką jaskinię lęku, jaskinię pełną obaw z zamkniętymi sercami. A Jezus przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Przechodzi przez te ludzkie obawy, przez te ludzkie lęki. Chce się z nami spotkać w naszych lękach. Jezus nie czeka, aż my zmienimy siebie. Jezus nie czeka, aż sami zmienimy swoje życie, aż się sami nawrócimy, aż sami zejdziemy z drogi grzechu. Ale On przychodzi właśnie w tej sytuacji takiej granicznej, która staje się dla nas może sytuacją beznadziejną, by dać nam nadzieję. I mówi: pokój wam. Pokój tobie, szalom, czyli jestem. Przez ten znak zmartwychwstania Jezus chce nam powiedzieć, że On zwyciężył świat. Żebyśmy się przestali bać. Żebyśmy w swoich grzechach, w swoich słabościach przyszli do Niego, uznając swoją słabość. Ale w pokorze przyjść do Niego, bo On chce rozdzielać nam łaski miłosierdzia. I tak jak tego doświadczył też Tomasz, którego tak uparcie nazwaliśmy niedowiarkiem, niewierzącym czasem. A przecież to on zaproszony jest do bliskości z Panem Bogiem. To on nas uczy, co to znaczy miłosierdzie. No właśnie ten Tomasz. Przez takie nasze może ludzkie niedowiarstwo Bóg zaprasza go do bliskości. Włóż palec do moich ran. Włóż palec do rany, czyli wejdź w tą bliskość. To Tomasz nas dzisiaj uczy tego wyznania: Pan mój i Bóg mój. Wierzę w Twoje miłosierdzie, które nie jest tylko na chwilę, nie jest tylko otarciem łez, ale jest tym pokojem zostawionym nam przez Jezusa. Przez to, że otwiera nasze serca, że przenika przez nasze lęki. Chce się spotkać w naszych słabościach, w naszych upadkach, by nam ogłosić pokój. Nie święty spokój. Tylko Jezus chce przez fakt Wieczernika potwierdzić apostołom, ale też nam, Kościołowi, że to, co udziela przez dar Bożego Miłosierdzia, który szczególnie otrzymujemy w sakramencie pokuty i pojednania, to pomimo, że będzie się coś się działo, pomimo trudnych sytuacji, pomimo zawirowań, pomimo tego, co nam nie wyjdzie, to ja jestem z wami i nic nie będzie mnie w stanie wyprowadzić z równowagi, odwrócić mojego serca od Boga. Bo wiara, którą otrzymuję od Boga, na nowo mnie rodzi do tej nadziei. Oto nam mówi dzisiaj święty Jan. Ta wiara sprawia, że przykazania nie są trudne. Jan dzisiaj tak mówi: no jak nie są trudne? Kto z nas potrafi tak bezbłędnie, bezwzględnie żyć przykazaniami Bożymi? Ale tak na serio. To przecież kiedy robimy rachunek sumienia, kiedy spowiadamy, to przede wszystkim robimy podsumowanie właśnie z tych przykazań. Ale ten, kto kocha, ten, kto wierzy, narodził się w Bogu przez wiarę. Dlatego przykazania nie są ciężkie. Dlaczego? Bo Jan nam mówi, bo te przykazania wtedy wynikają z relacji. One wynikają z bliskości.
Pana Boga do mnie i mnie do Pana Boga. Co to znaczy narodzić się z Boga? To na nowo przyjąć miłość Bożą. To na nowo przyjąć tę prawdę i doświadczyć tego, że rzeczywiście, naprawdę jestem kochany przez Pana Boga. Przecież to o tym jest miłosierdzie. To, co mówi Jezus do Faustyny, na końcu zwycięży miłosierdzie. To, co Jezus mówi do apostołów, ja bym zwyciężył świat. Na tym polega Boże miłosierdzie. To nie jest pogłaskanie dobrych ludzi, docenienie dobrych. To nie jest dzisiaj akademia na rzecz tych, którym wyszedł Wielki Post. Którzy się starają, którzy są tacy wszystko fajnie w każdej dziedzinie. Ale miłosierdzie Boże jest dla grzeszników. Nie dla grzecznych. Dla grzeszników. Jest dla każdego z nas. Bo każdy z nas jest grzesznikiem i to mnie nie oddziela od Pana Boga. To wcale mnie nie odsuwa od miłości Pana Boga. Jak przyjdę i w pokorze wyznam swoje grzechy, to On mnie podniesie. On mnie na nowo narodzi. Do żywej nadziei, do prawdziwej miłości, prawdziwego miłosierdzia. Że miłosierdzie to nie jest tylko odmawianie koronki, to nie jest tylko kajanie się w swoich grzechach, w swoich słabościach, ale właśnie uznając tego, że jestem nieidealny, że pozwalam sobie na bycie nieidealnym i staję przed Panem Bogiem takim, jakim jestem, jako Jego dziecko. W swojej małości, ale w miłości, w relacji. Doświadczam Jego miłości, Jego miłosierdzia. Że ja nie, przez całe życie nie muszę się kajać. Czasem mam takie doświadczenie, że nieraz spotykam takich ludzi wierzących, którzy ciągle tylko się poniżają, uniżają, ale nie wiem, czy to jest prawdziwa pokora, czy to Panu Bogu chodzi. Że ciągle tylko pokuta i pokuta i pokuta. Nawet popatrzcie, ta oktawa, jakże nam trudno jest przychodzić świętować Wielkanoc. Przyszedł był piątek. Wielkanoc, nie wolno nam się smucić. Wielkanoc, nie wolno nam pokutować. Bo zostaliśmy na nowo zrodzeni do żywej wiary. Do żywej wiary, nie do niewolnictwa. Po to Chrystus zmartwychwstał. Bym z tego wszystkiego podnieść. I owocem tego, że doświadczam tego miłosierdzia, nieskończonego, niewyczerpalnego miłosierdzia, jest moje życie codzienne. Miarą wiary w Pana Boga, miarą miłości Pana Boga, miarą przyjęcia Bożego miłosierdzia są relacje z ludźmi, moje relacje z ludźmi. Miarą tego, jak doświadczam spowiedzi, jak przeżywam spowiedź, miarą tego, jak doświadczam Bożego miłosierdzia, miarą też, jak ja modlę się nawet na tej koronce do Bożego miłosierdzia, jak przeżywam godzinę miłosierdzia, jak przeżyję dzisiaj godzinę 15, jest moja relacja do drugiego człowieka, do tych, których Pan Bóg mi daje na co dzień. I to jest to pierwsze czytanie dzisiejsze o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, która razem się gromadziła na modlitwie, na słuchaniu słowa. Razem. Wszystko mieli wspólne. Bo Boże miłosierdzie uwalnia mnie z egoizmu. Grzech sprawia, że adoruję swój egoizm, adoruję siebie. A Boże miłosierdzie sprawia, że zaczynam mieć szersze oczy. Tak naprawdę szersze serce. Że zaczynam dostrzegać innych ludzi, potrzeby innych ludzi. Otrzymując Boże miłosierdzie, otrzymując darmowe przebaczenie od Boga samego, nie mogę pomijać, nie mogę obojętnie przejść obok mojego brata, mojej siostry. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Alleluja. Alleluja. Szczęść Boże. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tak na koniec z Kołobrzegu jestem tutaj dzisiaj. Po raz trzeci w tej parafii. Byłem w Adwencie, w Wielkim Poście. Teraz po raz trzeci. Na odpuście.